No buongiorno, italiano. O, okej, okay, muszę jeszcze dobrze usiąść, muszę dobić. Okej, okay, na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że... atakujemy niedźwiedzie. Dobra, 9 gryfów wasz. Ulala. No ciekawe, czy jestem w stanie to zrobić cały czas gryfami tylko i wyłącznie? No widzicie, niby takie gryfy słabe, prawda? A tutaj MVP się okazują. Wylądujesz przed... tym. No dobra. O, panie, co tu się dzieje? Jakaś szał, to się pieniądze, dezorientacja. Nie wiem, czy chcę cokolwiek rzucać, biorąc pod uwagę, że ilość many jest ograniczona. Chociaż jakieś tutaj studnie many chyba będą. 50, okej. Okay. Teraz tutaj. Już bez względu na to, co się stanie. Okej, okej. No, widzę, że oni są. Jak to tutaj wygląda? O, teraz spada. Intrygujące, nie? Dawaj, tak. No dzięki temu, że te morale cały czas tak dostaje, tak? Oni teoretycznie czekają cały czas. Ale... no właśnie, pyk. O, może zaatakować. Okej, okay, nie zabił. Jakby zabił, to byłby problem, bo ten gryf by mu oddał, no i już bym go nie zdążył wskrzesić, tak? A zresztą pewnie i tak bym go nie wskrzeszał, bo szkoda many. Na jednego gryfa. Tutaj są chyba portu surowce. Sporo złota i kamienia. No, musicie mi pokazywać, no Boże, no i tak nic nie będą robić, no. Co mnie to interesuje, co ten Laszlo robi jej? Sporo złota i kamieni szlachetnych, nie wspominać o sporej grupie strażników pilnujących tego skarbu. Wiecie co? W sumie exp. Nie wiem, jaki jest maksymalny poziom. Pewnie 25 albo 26. Ja nie będę tego atakował. Tam jest sporo strażników, mogą być upierdliwi. A po co? Tu jest dużo wilków. Wilki są nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne. Tylko stoją w takim dziwnym ustawieniu. Jakby coś tu miało... Właśnie, one teraz niczego nie pilnują, nie? Zobaczcie, one w sumie to nie wiadomo po co są. Ale coś zgaduję, że to będzie jakiś quest albo coś takiego. Jakiś evencik tu będzie chyba. Na razie ich nie zabiję, bo nie muszę. Bo to ciekawe jest to, że praktycznie ten Rolf miał nas gonić, a tak właściwie to z tego co widać, no to tak... nie za bardzo, że tego kwapi, prawda? Tutaj blokują przejście teoretycznie. O, statystyki. Trzeba to zbierać, oczywiście, czy tak. Czterech chłopów. Wiecie co? Okej. Okay. No te czterech chłopów to... oni tak będą tylko po to, żeby ich rozdzielać na pojedyncze staki, żeby tutaj ładnie przeszkadzali przeciwnikom w ten sposób. Dlatego teraz już nie będę dostawał idealnie 100 zł dziennie, tylko nie wiem, chyba tam 96, tak? No dokładnie. Dwa chłopy. No to teraz 94 tylko będę dostawał. Coraz mniej, coraz mniej. No tutaj są teoretycznie Feniksy, ale na Feniksy, na 20 Feniksów? Człowiek, nawet gryfami tego nie porobię. O, mamy tarczę, czyli ostatni przedmiot z zestawu krasnoludzkich królów. Właśnie, co to na golemnice, pokażcie mi. Plus 4 do ataku, cokolwiek zmienia? Nie. Dobra, ciekawe, czy to będzie ostatni przedmiot, czyli właśnie tarczę krasnoludzkich królów. To, czy coś to zmieni. Pewnie tak, bo za cały zestaw powinno coś być. 40% prosi na magię. Rzuca na wszystkie przyjazne istoty wytrzymałość, odbicie pocisku na poziomie eksperta na początku bitwy. Uhu, lala, jeszcze ma plus 4 do obrony. A, nie było plus 4 do tego, to nie, czekajcie. A, jest plus 8 do obrony po prostu, aż. Okej. Okay. Plus 4 do ataku, plus 8 do obrony i plus 4 do wiedzy. Plus 1 do szczęścia jeszcze mam. No to będzie ciekawe. Ekspercka wytrzymałość, odbicie pocisku. O kurczę. No to wrogie jednostki strzelające już tak za dużo nie będą robić, no. Bo nie jest, że obrona, to jeszcze odbicie pocisku, które zmniejsza obrażenia. Tak. I to na ekspercie to jest rzucane. I masowo, na każdą jednostkę. No, akurat na żywiołach to się nie sprawdzi, no ale... skłódź się oczywiście, że tak. Mamy teraz dużo krzyżowców. Dwa gryfy stracone. Nie, no nie, no to są nasze MVP, no. Nie wiadomo, kiedy nam się jeszcze przydadzą. Więc po prostu zróbmy dokładnie to samo, co było ostatnio. Chociaż może jakąś inną jednostkę. Może nawet tych krzyżowców na przykład można by było wystawić i po prostu... rzucić na przykład im wampiryzm, bo skoro mam ich tam chyba 130 już, no to z takim wampiryzmem one by naprawdę dużo robiły, tak? Co prawda lepiej by się to sprawdziło z fanatykami, bo fanatycy atakują dwukrotnie, to już w ogóle by była rzeź. Ale no, krzyżowcy też się mogą z tym kombić. Jakoś na plus 1 do wiedzy zawsze przyjemne. Pamiętajmy, że mam tak naprawdę tylko 60 many teraz, tak naprawdę. No nie, bo te żywioki wody super, tylko surowców pilnują, a te surowce są totalnie niepotrzebne chyba w tej misji. Z tego co kojarzę, więc... nie mam zamiaru się z nimi bić tutaj. No ten Rolf miał nas gonić, a tak jakoś no nie widać, że nas miał gonić, ale... nie pamiętam, żeby on kiedykolwiek mnie gonił, więc... bo tam zresztą są szeregowcy chyba do uratowania. To jest jeden gryp do straty, no nie, no absolutnie nie. Ale tam są buty, szybkie podróże, to jest bardzo ważne to jest. Ej, a może...
nie zróbmy. Nie, czekajcie, bo te... A spróbujmy. To jest głupie trochę może, ale... A nie, w nieumarłych się nie wysysa zdrowia, debilu. Jest to samane tylko chyba. Nie jestem w stanie wysysać zdrowia z nieumarłych. Chyba. Czy jestem w stanie? Nie jestem w stanie, nie? Chyba. No tylko teraz on będzie się... No właśnie. On stwierdzi, że jest teraz inteligentny bardzo. I w sumie to ma rację. Chyba, żebym jakoś to zrobił... Wrażliwość, smutek na niego nie... Smutek na niego za bardzo nie zadziała. Mogę mu obronę zmniejszyć, a potem to magię osłabienie. Spowolnienie. 7-11 obrażenia. Może osłabienie, mamy to na ekspercie w końcu. Boska siła, przyspieszenie. Regeneracja. Osłabienie, dawaj. Będzie zadawał zmniejszone obrażenia. Tylko teraz tak właściwie, no... Musi dostać morale po prostu, nie? No, nie dostał, super. No i teraz dupa, bo już nigdzie się nie ukryje nim. Dobra, no to... No to obrona w takim razie. Ile zginie? 5. Czy ja to chcę wskrzeszać? No, bez tarczy oczywiście. I teraz jakbym... Nabiera się nie oddaje niestety. O, dobra, udało się. Tylko teraz wskrzesi odpowiednią ilość, proszę cię. Chyba wszystkich wskrzesi, nie? Czy nie? No taką nadzieję. O, jeszcze boska zemsta uderzyła, fajnie. Teraz tarczą uderzył. Nie wiadomo po co. No, ale to było bez sensu. Teoretycznie. No i miałbym wtedy wszystkich mistrzów, nie? Bo wszystkie zaklęcia mroku na masówce, osłabienie i cierpienie też. No to jest bez sensu. No. No to to. No to mistrz klątw w takim razie. Bo jeszcze pokażcie mi, czy ja mam... No nie, cały czas mogę dostać jeszcze inną umiejętność tutaj w tym miejscu. Tą zdolność na sobą taką. Cały czas mogę ją dostać jeszcze. Nie jest jeszcze zablokowana. No dobra, no udało się, tylko trochę tej many zużyłem. Niefortunnie. Wilki? O dobra, wilki są bardzo trudne i bardzo nieprzyjemne do walki. Ale bot sobie z nimi jakoś tam radzi. Całe szczęście. Czy chcesz przehandlować na goleniki resursów i królów? Wtedy pokażę ci kilka przydatnych miejsc. Co? Za moją masową wytrzymałość i odbicie pocisku? Ja mam ci oddać? Żebyś mi pokazał jakieś cenne miejsca. Chociaż, nie, czekajcie, mam pomysł. Mam big brain time. Patrzcie teraz, patrzcie na to. Jest zapisywanie, nie? Proszę bardzo. Bierz te na kolejniki. Co mi pokażesz? Aha. Aha, wiem o co mu chodzi. To są jednostki, które się do nas przyłączają po prostu. Tutaj, no tylko, że no, jakby one są, one się nie pojawiają. No, oddawaj moje nagolenniki, ciulu jeden. Złodziej, bandyta. No będzie mi nagolenniki zabierał, będzie mi moją grupową wytrzymałość być pocisku zabierał tylko dlatego, żeby mi pokazać, gdzie są jakieś jednostki do przechwycenia. Znaczy, ja wiem, że te jednostki są do przechwycenia, proszę bardzo. O, dziękuję bardzo, 60, Jezus Maria. Mam teraz jest 90. Klikajcie nawet, to jest fontanna w ogóle. Znaczy, ten źródełko z maną. To jest jakaś droga. Aha, te feniksy są tylko po to, że po prostu chcę skrócić sobie drogę. Okej. To nie wiem po co. Skoro to są fajne rzeczy, to są jakieś, nie wiem, tu jest stajnia, tu są buty, tu jest specjalnie do wiedzy, tam było chyba po prostu coś jeszcze. O, tutaj arena, normalna arena i tak trzeba było zrobić. A ten Rolf i tak nas nie goni, więc... Po co się śpieszyć? Tylko nie po co te wilki tu są, one coś tu... Coś tu jest nie tak. Coś już jakbym je pokonał, to może byłoby lepiej, ale może nie. Ej, czekajcie, bo tutaj w sumie to... Co tu jest? Podkowa plus 2 do szczęścia. Statystyka! O nie! Ja to muszę zdobyć. O, to jest dalsza droga, aha. A, czy ja tu muszę iść? Okej, dobra, no to... No sobie pochodzimy w takim razie w lewo, w prawo. Jestem bardzo inteligentny. No nie zauważyłem, sorry. Że to jest takie coś. No będziemy oglądać, jak sobie Laszlo biega w lewo i w prawo i się miota. Bez celu. Panie. No, daj mi tylko tego gaspa, bo dobra, no zbierz te surowce też. Nie mam co prawda chwytności, ale plus 2 do szczęścia. Ja nie wiem, czy jestem w stanie ją chwycić, bo ona jest w miejsce chyba to tutaj właśnie. To by to też... A, kurczę, zobaczcie. Nie, tu wszędzie jest ścieżka w sumie, nie? Chyba. To jest ścieżka, czy to nie jest ścieżka? Wygląda jakby to była ścieżka, ale... A to chyba nie jest ścieżka, czy jest? Nie wiem, nie tak nas nic nie goni. Nie, dobra, wiecie co? Nie, idźmy dalej po prostu. Nawet nie będę tych butów zakładał w takim razie. Bo, znaczy, teoretycznie powinienem robić tak, że... jak się poruszam, no to wtedy zakładam sobie te buty szybkiej podróży. Natomiast w momencie, kiedy jest jakaś walka, no to wtedy zakładam sobie nagolenniki krasnoludzkich królów i wtedy mam premię do tej masowej wytrzymałości i masowego, co tu jest? Tutaj patrzcie, skrzynka ukryta. I masowego odbicia pocisku.
No tylko, że trzeba o tym pamiętać, trzeba to zmieniać. Bez sensu. A tak to mogę sobie po prostu chodzić i tyle. A jakoś mocno tego ruchu... Wiadomo, no mam tego ruchu mało faktycznie, nawet jak na ekspercką logistykę. I chyba odkrywanie drogi? Bo mam odkrywanie drogi chyba, nie? Z tego co pamiętam. No tak. Okej. Okay. Wybierz wszystkie wilki krążące po moim lesie, to cię przepuszczę. Znajdziesz na północy zachód stąd. Tuż pod skarbcem krasnoludów. Wiedziałem, że coś jest nie tak. No właśnie o to chodziło. Trzeba było je jednak ubić. A nie mogę po prostu z wami zobaczyć? Serio nie mogę z wami zobaczyć. No nie no, to z tymi to nie będę walczył, absolutnie, no przecież. Z Feniksami, no czyli co, to muszę przejść tutaj, tak po prostu. Naprawdę, co ja wam to wytnę, bo to jest bez sensu. Okej, okay, dobra, wybite. Znaczy, to nic ciekawego nie było, po prostu autowalka. Tylko, że tutaj się pojawiło trochę ich więcej. Ja powiem się, że tego autowalka już nie zrobi. No, teoretycznie mógłbym się zgodzić, ale zobaczmy tą bitwę. To jest 500 wilków, Jezu. Najgorsze jest to, jeżeli chodzi o wilki, że są irytujące. Są tyle irytujące, że przyzywają swoją kopię. Ja czekajcie, nie ma ich tylu. A dobra, wiem czemu ich pokazuję, że było ich tylu. Dobra. On prawdopodobnie pójdzie na maksymalną odległość, czyli to jest w to miejsce. Mam taką nadzieję, że pójdzie na maksymalną odległość. Nie poszedł na maksymalną. Znaczy poszedł, ale nie tak jak powinien. Dobra, wait. Boże, jak to zrobić teraz? Tutaj gubię się. Dezorientacja? Szał? Ej, szał. Tylko, że... Czekajcie. Dobra, szał na tego. Na tego na południu. Szał na tego. Bo tu ma najbliżej. Tylko teraz ważna rzecz. Gryfy nie mogą wylądować gdzieś tutaj. Okej. Okay. Tak średnio o to mi chodziło. No właśnie, to jest problem walki z wilkami, nie? Że one przysypają swoje kopie. I teraz znowu ruszy się ten. Yes. Dobra, idź do przodu po prostu. A, ma szał jeszcze nałożony, no tak, dobra. Tylko teraz każdy już chyba się przyzwał. Po prostu chodzi o to, że każdy oryginalny stack może raz na wilce przywołać swoją kopię. I one jeszcze atakują razem. Czyli atakują jakby wszystkie naraz. No nie wiem, jak mogę powiedzieć, no. Jak atakuje jedna jednostka, to wszystkie wokół też. Jak nie zaatakuje w ten sposób, to dojedzie mi paladyna. 109, okej, zostało 3, więc nie za dużo. Ale jeden gryf i tak padł. Więc teraz jest pytanie, czy jakaś regeneracja, czy wskrzeszenie? Wskrzeszenie. Regeneracja nie działa. Regeneracja działa dobrze na takie duże jednostki. Chyba... Nie, dobra, nie, czekajcie. No nie, jeszcze nie. Czyli muszę wziąć wskrzeszenie po prostu i go wskrzesić. Za 6 gryfów, dobra. No ci zbrojni zostaną martwi, no trudno. No wszystko fajnie, tylko że no... Leczące dłonie? No dawaj leczące dłonie, za 8 HP. Jeee! Zrób tak. No szczęście nie dostaniesz, nie? Czy będzie potrzebne jeszcze jedno wskrzeszenie? Nie, za 5 tych krzyżowców to tam nawet nie warto. No ale widzicie, tam się, to jest walka z wilkami, nie? Bardzo nieprzyjemne. Ale co tyle ekspa. Dobra, cel zrealizowany, w takim razie biegniemy z powrotem tutaj. A, oni sobie już poszli. Okej. Okay. Może być i tak. Skoro tak chcą, no to nie tak będzie. No, nie było to takie łatwe. W sumie to dobrze, że nie rzuciłem się na to wtedy, bo do tego czasu w sumie zebrałem bardzo dużo wojska, tak? Tu gdzieś jakieś gryfy, jakieś szeregowcy tutaj byli. Byli gdzieś ci krzyżowcy, tak? Z tego co pamiętam. Więc tych jednostek tak naprawdę jest znacznie więcej niż bym miał wtedy, jak tam byłem. Tylko zastanawiam się, jak to by było z tym Rolfem, jakby on faktycznie nas jakoś gonił tutaj, to jakby to wyglądało, bo nie mógł sobie pozwolić na takie właśnie bieganie w lewo i w prawo. Chyba. Trzeba byłoby te bliki pokonać za pierwszym razem, jak się od razu tam było. Na razie zastanawiam się na tej przyspieszonej frejdzie, może tak powiem. W sumie, po co ja ich atakuję w ogóle? Tylko po to, żeby stać się tego paladyna, bo nie widzę innego powodu. Dobra, dawaj same gryfy. Wytrzymałość. Odbicie pocisku. No i bawimy się. Atakujemy tego. To jest ten. Czy chcę rzucać jakieś oślepienie? Chyba nawet nie mogę, nie? Bo wale bardzo... A nie mogę, dobra. Bo na nich niektóre czary nie działają. To jest problem.
Tutaj można by się im przyjrzeć trochę, ale to tak. Okej, okay, perfekto. Zacznijmy berserkerzy. Oni mają właśnie odporność na kontrolę umysłu, tak samo jak tytani. Nie można na nich rzucić żadnego szału, hipnozy, dezorientacji. A szał bitewny. Jest to bardzo agresywny, widzicie, znowu obrażenia 3-8. Więc jak im siądzie jakoś wyższa wartość, to masakra. Jeszcze mają specjalną umiejętność polegającą na tym, że mogą ją aktywować i wtedy automatycznie zaatakują jednostkę, która jest najbliżej nich i to ze zwiększoną skutecznością, bez kontrataku. Czyli wykonają bardzo mocny atak bez kontrataku w najbliższą jednostkę, która jest przy nich. I może to być nawet ich jednostka. To będzie bardzo istotne, jak będziemy nimi grać. Już za dwie misje w sumie, tak? No bo to jest czwarta misja teraz przystani. Za chwilę będzie ostatnia misja kampanii. Przystani, która jest... No... Jako jedyna jest jakoś jakkolwiek wymagająca. No jest 1500. To wymyślam. Jeżeli są w jednym staku, to zrobię to gryfami, ale... Teoretycznie można na przykład, nie wiem, wyciągnąć krzyżowców na przykład i... Kradzież życia, ale... No są w trzech stakach. Oślepienie na jednych. Powinno jakoś ściągnąć. Nawet w tych. Od razu dajemy oślepienie na jednego z nich, na tego. I na tego rzucimy sobie na przykład, nie wiem. Znaczy będziemy z nim walczyć tylko 52? Okej. No to w takim razie trzeba będzie chyba walczyć po prostu za pomocą wampiryzmu w takim razie. Tylko, że tak. Poczekaj. No właśnie. I teraz zrzucisz wampiryzm... No dobra, niech będzie. Już trochę oszukuję, prawda? Bo normalnie bym tego zakręcia nie miał. No dobra, dawaj, tak? O, ze szczęściem się siadło. Praktycznie wszyscy zginęli. Teraz ty. Okej. Okay. Właśnie, jeden zabity, ale teraz kontratak. Taki wyleczony, zobaczcie. Wyleczył się? Tak, wyleczył się. Wyleczył 152 punkty zdrowia. Dobra, dawaj tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pyk. Niby cztery zginęły. No, sobie, zobaczcie, jak ja mam już duże staty, także jednak 500 takich typów nie jest w stanie zabić. Jezu. Masakra, nie? Nie są w stanie nic zrobić, nie? No teraz 6, no z powrotem 6, no wstają. Więc tak właściwie teraz, to ja mogę po prostu dawać defa tymi grzami, nie? No właśnie, bo za każdym razem jak skontratakują, to zabijają wszystkich. Znaczy wskrzeszają się. Nie zabijają wszystkich, co wskrzeszają się za wszystko. No gdybym miał ich tylko 30, to by tak efektywnie to nie wyglądało. No ale, no Boże, serio? To co, dyplomacja czy finanse? Nie wiem, wziąłbym finanse w sumie z tych dwóch, więc można po prostu ekspercki kontratek. No finanse nie, no. 5 klejnotów, 10 kryształów, 5000 sztuk. No czy was pogięło? No przecież te... No serio. I co mam teraz biegać z powrotem i zbierać te surowce? Tutaj są te surowce i tu mam to zebrać? Nie, ja tak robić nie będę. Ja po prostu idę dalej. No to trzeba było zdobyć, nie? Najwyraźniej. Jakbym tylko wiedział. No, to są kryształy, po prostu idziemy dalej, za chwilę tu wrócimy. Co za gówno, i po prostu takie questy, serio? Czyli brakuje mi jednego kryształu, tak, bo po 10 było potrzebnych. Po 10 chyba, nie? Jak to było, jest zamieszane gdzieś tutaj? No, to tam nie robię. 5 klejnotów, aha, to mam. 10 kryształów, czyli 3. I trochę golda jeszcze. No, golda mogę zebrać nawet z tych samych, po prostu. O, jest to będzie trudne. Chociaż gryfy z wampiryzmem. Nawet nie poczekałem na wyniki bitwy, bo to szkoda patrzeć. No gryfy z wampiryzmem w takim razie. Są nawet ulepszeni. Dość nieprzyjemni panowie. No ale dobra, no próbujemy po kolei, tak. Trochę ich poślepiamy może jeszcze. O, wszystkich zdążą szatować. No, możesz. To miło bardzo. Z twojej strony. Jednego sobie oślep. To co, można zaatakować? Ten jeden teraz, okej. Okay. Za 7. Za 17. To wiecie co, tak właściwie... Poczekaj. Poczekaj jeszcze raz. I teraz rzucę ci wampiryzm po prostu za 10 many. O, przeurocze. Ale no to odbicie pocisku. Znaczy to odbicie pocisku akurat tutaj się akurat nie przyda, ale wytrzymałość jak najbardziej, tak? No i widzicie, plus 7. Niby minus 1, ale za chwilę będzie znowu plus 1. Dokładnie tak. Bo chodzi o to, że ilość leczonych obrażeń jest zależna od ilości zadanych obrażeń. Więc jeżeli rzucimy to na jednostkę, która zadaje olbrzymie obrażenia, czyli na przykład gryfa, no to będziemy mieć naprawdę super coś, tak? No zobaczcie. Nie brakuje 6, ale już nie brakuje 6, tak? Znowu atakujemy tutaj. Pyk. Pyk. No ale kontratak. A znaczy, że gryf ma wieczny kontratak, no to...
za każdym razem, kiedy cokolwiek go zaatakuje, no to ten. Nawet jakby walczył z jednostkami strzelającymi, to mamy odbicie pocisku, więc. No właśnie, teraz będą mniejsze, więc. Okej, okay. Nawet sobie poradził beze mnie. Bariera miecza. Okej, okay. Nowe zaklęcie, no ale nie nauczę się go, bo nie mam magii przywołania. Inkwizytorzy są. Teraz muszę zdobyć jeszcze tutaj kryształki. Czyli tych nie będę nawet zabijał, bo to bez sensu. Jeszcze tutaj chyba trzeba zrobić. Podnieść tu możesz jedną umiejętność. Aha, okej, okay, dobra. Ale chyba nie za złoto. Jeden gryf. Ale absolutnie, gdzie? No, panowie. Co to ma być, co to ma znaczyć w ogóle? Żadnego straty gryfa. Proszę was. Pomijając fakt, że pewnie zrobię to bez wampiryzmu, to z wampiryzmem to już w ogóle można to zrobić bez problemu. No, co rzucasz? A, prawo, moc. Ambitnie. I te wszystkie to macie, tak? Okej. Okay. To sobie poczekam. Więc teraz, że dostałem morale, to będą mogły zaatakować mi gryfa. Super, bo gdyby tych morali nie dostały, to by nie mogły tego zrobić. Czyli muszę rzucić wampiryzm. No dobra, same tego chciałyście. A tylko dlatego, że dostały dwa razy morale. Bo gdyby chociaż jedna dostała morale, to by nie zabiła gryfa, wtedy mógłby się w nim wzbić w powietrze, już by wtedy nic nie zrobiła. No, super, wow. Jestem pod wrażeniem. Dodałaś 17 obrażeń. Mam odbicie pocisku. Czy są jakieś nagolenniki? Oczywiście ich nie założę, mam nagolenniki tych królów, które są znacznie lepsze. Więc ja idziemy po tego strażnika chyba, nie? Znaczy tego... Tego. Dobra, dawaj. Tak będzie 30 obrony już. Jest masakrycznie dużo. Dobra, idziemy po klucznika. I będziemy brnąć dalej. Zobaczymy, w sumie jeszcze dosyć sporo zostało tej mapy. Się obrażam, że nie zdążę zrobić tego w tym odcinku. Nie wiem, że będzie dłuższy po prostu. Ostatnie nie były takie. Przecież przez Straż Czerwonej Granicy. Okej. Okay. Czyli tutaj po prostu. A tutaj co jest? Redukuję o połowę koszt wszystkich czarów rzucanych przez bohatera. O panie. No w sumie. A tutaj mogę przejść już, czy nie? Nie, no nadal jest śmiertelny. Nadal jest jakieś miejsce nie do przejścia. Okej. Okay. Może tak musiało być. Czy to jest moja jedyna droga, tak, z tego co kojarzę? No nie, no wampiryzm po prostu i co, no. Każda bitwa wygląda teraz tak samo, no widzicie, no. I to się teraz trochę cheatuje, nie? No bo... Nie powinien mieć tego wampiryzmu, nie? No nie ma tego czaru po prostu, no. Normalnie, że... Jakby w dzikich, znaczy w tej kuźni przeznaczenia. W dzikich hordach już jest. Ale w kuźni przeznaczenia, z tego co pamiętam, jeszcze nie było wampiryzmu. Ale gdzie tam to? Sam skill przecież. Nie, stracę gryfa. Nie. No dobra, trudno, niech będzie. Trzeba było to zrobić inaczej. Trzeba potoczyć wampiryzm, a nie pikowaniem. No trudno. Pierścień Sar Isusa. Jak najbardziej chcę go założyć. Ponieważ zmniejszono koszt czarów. O połowę. I to też jest właśnie jeden z elementów zestawu. Bo właśnie pierścień Sar Isusa, który zmniejsza koszt czarów o połowę. Jest laska Sar Isusa, która neguje odporność na magię. Korona Sar Isusa, która daje plus 6 do wiedzy. I coś jeszcze było Sar Isusa. Coś, co dawało plus 6 do mocy zaklęć. Może ta laska właśnie? Czy tam różdżka? Już nieważne. Coś tam było. O, widzę, że tutaj kolejni, którzy chcą się do nas przyłączyć. Tu kolejna opuszczona kopalnia, którą pewnie będzie jakiś quest. Bo tak se stoi bez sensu. Nie wiem po to... Nie wiadomo po co. Kufa, macie to po prostu. Kto to wymyślał? No, weź się zabij. No tak właściwie, dobra, może być, już stracimy tego gryfa, więc skoro nie ma ich równo 90, to może ich być ich mniej. Dobra, więc pozabijam sobie troszeczkę jeszcze, bo to nie jest maksymalny poziom. Co ciekawe. Czy ja nadal mogę levelować? Mogę, czy tutaj coś jest? Tu, no zobaczcie. To jakby coś było, nie? To nie ma żadnego przejścia. No nie ma, okej. Okay. Jak nie ma, to nie ma, no. Się nie będę kłócił. No okej. Okay. Trochę expa. Czy jestem w stanie ten level jeszcze w ogóle zdobyć? Chyba jestem. O, to jest jakiś w ogóle jeszcze... Co tu się dzieje w ogóle na tej mapie? 9, no nie, 9 też nie. Przecież to będzie problem, bo z nieumarłych nie możemy wystać zdrowia za pomocą wampiryzmu. Ej, karamba. Możemy się tutaj ustawić, bo zobaczcie, to jest piękne ustawienie, ale... Właśnie piękny teren pod walkę z kosuchami. Ale wydaje mi się, że można je oślepiać. A skoro można je oślepiać, to już wiecie, co się stanie. Okej, czekanko, to nic nie zmienia. A, nie można je oślepić. To trochę zmienia postać rzeczy. Czy mogę cokolwiek innego rzucić? Niestety słowo świata nie ma sensu za bardzo, bo to zadaje tylko 200 obrażeń. Czyli nic mi to nie zrobi. A jest powolnienie. No właśnie. Pyk, zabija wszystkie. O, no nie! I stracę. No. Okej, dobra, nie zabił wszystkich, czyli mogę wskrzesić jeszcze. Wskrzeszenie. Mam zwiększone koszty czarów, także teraz mogę sobie na to pozwolić. No dobra, i tak to zrobię bez strat, no ale...
Ale było ryzyko. Co, kto tu siedzi? Otrzymano nowy cel. Co znowu, no? Znajdź hełm oraz nagolenniki krasnoludów. No i co? I co mi z tym? I co dalej? Znalazłem już. I nie oddam nikomu. To jest za mocne. Na wrotach więzienia znajdują się dwa wgłębienia o kształcie... Kurwa... Otworzą się tylko tym... A stracę je? Pewnie stracę, nie? To tak quick save. Okej. Okay. O! To akurat... Aha, i teraz nie mogę na goleników tam oddać. No ale kurczę, 50 tych. Dobra, wiecie co? Ja już... To już może być, okej, okay, może być. Teraz straciłem dwa przedmioty dosyć mocne, które sprawiały, że no, byłem mocny. Ale... Jak mam teraz 72 paladynów, które będą miały jeszcze więcej, to oni z wampiryzmem dopiero będą robić. Siekę. Zobaczmy, jaką sieczkę są w stanie zrobić. W takim razie teraz zamieniamy się na paladynów w takim razie. A, stań gdzieś. Tu. Czekaj. Teraz wampiryzm. Za zaledwie 5 many. Zapraszam do tanka, zapraszam. O, widzę, że macie morale. Bardzo miło z tej strony. A widzę, że nawet nie musiałem tego robić, bo zobaczcie, co się dzieje. No właśnie. My to tylko straciłem 5 many, ale... Na wszelki wypadek. Gdyby się miało zadziać coś złego, to... Kolejnych 6. Walczymy z nimi. W sumie to nie wiem, czy nie można na przykład nim... Chociaż... Aha, no nie przejdę przez granicę, nie? To nie wiem, po co to jest. To jest wyzwanie, no nie przejdę przez to. Chociaż z drugiej strony... Ej, można by spróbować, nie? Coś nie mam klucza, nie wiem, o co chodzi. Są smoki. Na nie chyba nie zadziała też wampiryzm? Zobaczmy, przekonajmy się. Jak nie zadziała, to lipa trochę, ale jak zadziała, to... To easy peasy. W sumie, atak. Nacieraj! No właśnie, problem jest taki, że oni mają tą ognistą tarczę. I ta ognista tarcza zadaje obrażenia ataku, jakby agresorowi. W zależności od tego, ile zada obrażeń. A z racji, że zadaje ogromnej ilości obrażeń. No to... To tak to działa, prawda? Teraz pytanie, czy zadziała na żywiołaki. Bo to są chyba żywiołaki, z tego co pamiętam. Teraz się przekonamy. To są żywiołaki? Żywiołak. Pewnie się nie wyleczysz, nie? No nie wyleczysz się. A czy ja jestem w stanie tyle się nawskrzeszać? Czy nie? Odpocząć na magię, odbicie pocisku, teleportacja, wskrzeszenie. Czemu nie mogę się wskrzesić? A bo to jest nieumarły teraz. O Jezu. Dobra, czekajcie, zróbmy to jeszcze raz. No tak, bo jak się rzuca wampiryzm na jednostkę, to ona się staje nieumarłym. To w sumie jest dobre, bo można na przykład rzucić na niego to wskrzeszenie umarłych. I robić to taniej po prostu i lepiej. No ale no nie, już wskrzeszenie nie działa wtedy. Trochę głupie, nie? Znaczy głupie, no... Tak to działa, no. Jak to się staje wampirem? Ja bardzo długo się tam misja czytuje, no to jest ułamek sekundy, a tutaj to... Trzeba czekać. No bo nie, no przejścia innego nie ma, tak? Tu jest koniec misji. Tam ewentualnie jeszcze coś będzie, jakieś dodatkowe te... No nie wiem, no. Mogę tu, nie mam klucza do tego. A ja nie wiem, gdzie mam. Mam mieć klucz niby. Czemu to się też pojawia? Nie masz klucza. Co to za misja w ogóle jest? Chyba, że to jest jakieś tajne przejście, którego nie widzę, jest ukryte gdzieś w drzewach. Chyba, że to trzeba było zdobyć? Nie wiem. Albo jakieś inne gówna, no bo... Bo ta podkowa jest kluczem. Bo to jest... Nie no, to klucz zdobyłem przecież, nie? Uzyskać klucz, no właśnie. To tu mogę przejść. To zdobyłem. Można by spróbować na przykład tutaj się przebić, nie? Bo to się można na nich właśnie się wskrzeszać i tak dalej, nie? Więc z tymi kawalerzystami można by ich porobić, ale... Nie, może spróbuję. A już nie będę wam tego pokazywał może. Za bardzo. Bo to nie ma co. A ciekawe w sumie. No i potem iść tutaj, nie? I pokonać tych jeszcze. No, to będzie kamerkę nie przeskoczyć się teraz. No to jest śmiertelny, no to... Nie wiem, czy będzie jakiekolwiek podejście w ogóle do tego. Nie pamiętam, czy jak się pikuje gryfami, to czy one też dostają... To czy one też dostają obrażenia od tej tarczy? Bo możliwe, że nie. No ale z trzema jednostkami to ciężko. No, to było dobre ustawienie, bo on nie może przejść bez zablokowanych przez kamyszek. O, teraz chyba nie ich zostało, czy nie? A nie, tyle samo. Okej. Okay. I my! Teraz to wskrzeszamy chyba, nie? No i cały czas będzie trzeba wskrzeszać. I zobaczymy, czy im many wystarczy na to. I czasu. Bo się pić chyba też nie mogę.
Dobra, wiecie co, zrobimy tak, że... Przecież nie, no to nie ma sensu. Zrób tak po prostu. Może jakieś szczęście albo coś. No straty są ogromne dzięki temu... tej tarczy ogniowej, nie? To się nie ma co oszukiwać. I nie, bo da się to jakoś ograć, no bo ta odporność na magię potem nie zadziała, bo to nie jest magia, to jest sport, umieje to jednostki. Już nawet nie pamiętam ile ten... ile mam... ile ich było początkowo. Weź tutaj idź. Patataj, patataj, patataj. Tylko chyba zrobiłem błąd, no właśnie, bo teraz oddam mu z kontrataku, prawda? Fok. No nie da się tego lepiej zrobić, nie? Chyba trzeba obronić się po prostu. 16, no dobra, trudno. Nie straciłem gryfów przynajmniej. To są jeszcze te. No, to mogą na autowalce zrobić po prostu. Bywa, ale jest. To są też żywiołaki chyba. Myślę, żeby się nie leczył na nich. Super, super. To coś jest? No nie. Może to by było jakieś tajne przejście albo coś takiego. No nie mam tutaj ani wrót wymiarów, ani nic takiego no, w tej misji, więc... No nie wiem, o co tu chodzi. Żeby tu może jakoś przejść? No co? Tu się nie da przejść nigdzie. Mogę tu ewentualnie. Ale musiałbym przejść przez garnizon. To jest wyzwanie i śmiertelne, więc... Trochę Lipton. A co do tej kopalni, to też nie wiem, o co chodzi. Gdzie jest ten klucz? Nie wiem, no jeżeli ktoś wie na przykład, to może mi wytłumaczyć, bo ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Czyli nie, może ta podkowa jest kluczem? Albo nie wiem co. A poza tym, nawet jeśli bym to zdobył, no to co? Co wtedy? Co to zmienia? No mogę też raz podejść, ale to... No nic to, no. Tutaj otwarłem ten garnizon. Nie masz klucza. No to nie wiem co. Dobra, no po prostu idziemy tutaj, nie tyle, no. I kończę misję. I potem jeszcze może spróbuję przez ten garnizon się przeprnąć, ale to... Raczej wątpię. No może to sobie pochodzi właśnie tak trochę po... pozwiedzać, że tak powiem. Podkrywać trochę tajemnic tej mapy, ale... Czy to ma sens? Muszę zjeść to pod ziemi, tak? Okej. Okay. Skoro tak, no to tak. No bo nie ma żadnej innej opcji, no kurczę. I to koniec misji, nie? Od łowczego do zwierzyny łownej. Nie jest to łatwa przemiana. Muszę odpocząć. Niech Elrad mnie poprowadzi. Jestem tym wszystkim poirytowany. Brak wodza klanu. Pogłoski o wojnie na powierzchni. Cała struktura drży w posadach. Jest tak od chwili zniknięcia Raelaga. Nie wypowiadaj tego imienia. Zabił moją rodzinę. Zrujnował mój klan. Gdybym nie udawał lojalnego, też bym pewnie zginął. Tak? Kto to? Chcesz powrotu starych czasów? Chcesz przywrócić potęgę blizny duszy? Niczego innego nie pragnę, ale tyś jest Shadia. Byłaś jego prawą ręką. Sprawy się nieco zmieniły. Stare kłamstwa stały się nową prawdą. Powtarzam, czy chcesz, aby blizna duszy powróciła do swej starej potęgi? Bardziej niż czegokolwiek innego. Czy jesteś gotowy do przypomnienia sobie starych przysiąg? Zapomnieć o nich, to jakby popełnić akt zdrady. Dobrze. Plan. Myśl. Czekaj na odpowiedni moment. Starzy przyjaciele nie odeszli w niepamięć. A starzy wrogowie? Im się nigdy nie wybaczy. Chyba muszę to jakoś uczcić. Przyprowadźcie mi niewolnika, jakiegoś świeżego i ręczniki do wytarcia krwi. Jak sobie życzysz. No okej, okay, intrygujące. Tamto tutaj pokazuje, jak to się będzie działo dalej, jak będziemy mieć kolejne kampanie, to... co tam? To, że to będzie miało znaczenie po prostu, tak? Pamiętajmy też, że Shadia jest tak naprawdę PR-ą po prostu w przebraniu, więc... Sporo tłumaczy, prawda? No, sporo nam to nakierowuje. No i co, ostatnia misja, tak? Wybór. Paladyni. No chyba to będzie mój wybór. Albo złoto, zobaczymy. No, będę się potem zastanawiał. Jak na razie wam bardzo dziękuję. Chociaż jeszcze spróbuję, nie wiem, jak będzie miało to sens, to jeszcze wam to pokażę, ale spróbuję się przebić, wczytam i spróbuję się przebić przez ten garnizon, nie wiem, czy pochodzę po tej mapie, popatrzę o co tam chodzi. Ale jakby co, to już się zamieczę, także do usłyszenia.
Dobra, jednak jest coś ciekawego. Mam taką nadzieję. Zobaczcie, to jest przejście. Widzicie? Tu była droga. Tu jest przejście między drzewami. I patrzcie, jak się spojrzy na mapę, no to widać. No, tylko wcześniej jakoś tak nie zdawałem sobie z tego sprawy. Chyba co tu jest? Miecz potęgi. No, absolutnie nie chcę po to walczyć, bo to bez sensu. A to są hydry. Czego one pilnują? No, ciekawe, jest opuszczona kopalnia i jeden strażnik. Dosłownie jeden. Jakoś tak sensownie? Po co, prawda? No to dobra, to rozegramy, będzie to trochę dłuższe w takim razie jeszcze. I nie, gryfy. Bo tak sobie zdałem sprawę, że one w sumie się lepiej sprawują do tego, żeby grać na wampiryzmie. Z tego względu, że po prostu mają wieczny kontratak, nie? No właśnie. To jest tutaj z tego, co widzę, to ta hydra to tak zostanie poturbowana przez te pikowania jak na razie. No właśnie. Będą znowu dwa. Więc trochę ją poobijamy, a dopiero potem zaczniemy ją bić tym wampiryzmem. Szkoda, że nie da się wyrzucić wampiryzmu, jak gryf jest w przestworzach, nie? To by było głupie w sumie trochę, ale... A no tak, w sumie tak. Gryfy mają wieczny kontratak, no ale... Co mi po tym, skoro... A, no... Co mi po tym, skoro hydra ma brak kontrataku wroga, więc... W sumie tego kontrataku i tak nie ma. No dobra, idziemy tak. Jest to wystarczająco, żeby się leczyć? Na pewno tak. 18. Minus 16. Więc minus 17, okej. Okay. I teraz dwa ataki. Tylko, że... A, z kontratakiem oba. 33. Minus 15. Miał jakieś wskrzeszenie, może, żeby trochę pomóc. A, nie mogę, bo to już jest teraz nieumarły. No tak, to daj mu prawą moc. Wytrzymałość. Jakiś mały bufik. A, jeszcze polska zemsta, proszę bardzo. Z drugiej ataki będą trzy ataki w tamtej turze, w następnej turze, więc... I chyba tak mniej więcej 83 były chyba te gryfy. No, już słabniesz. Musi tak przelatywać, nie? Okej. Okay. O, jakoś się udało. Tylko się zastanawiam, jak ja miałbym to zrobić, gdybym nie miał wampiryzmu, nie? W sensie, jak to zrobić? Tak, właściwie, bo nie mam pomysłu za bardzo. Ale to się będę po prostu zaatakuj. No, musisz przelatywać o jedną klatkę zawsze wyżej, tak? No, okej. Okay. I teraz też będziesz musiał przelecieć? Nie. Ta-dam, udało się, bez strat. Samymi gryfami. A, ja osiągnąłem maksymalny poziom w ogóle jeszcze, jak sobie chodziłem i wziąłem... Znaczy dostałem to o eksperckie szkolenie. Żeby to było jakieś super, ale... Ale jest, dobra, zobaczmy o co tu chodzi. Dzięki ci, mój bohaterze, proszę weź ten klucz. Możesz przy jego pomocy otworzyć drzwi do kopalni. Aha, i może tu przejść w ten sposób. A, zobacz, kuba, teleport. To ciekawe. Nie wiem, czy to kiedykolwiek odkryłem, nie, ale... Ale, okej, spoko. Ciekawe, ten nie trzeba walczyć z niewszystkimi rzeczami, które tutaj są po drodze. Nie żeby jakieś super trudne, ale... No nie, no, tak korzystanie z tego raczej... Raczej nie. Dobra, to jeszcze idę na ten garnizon, zobaczmy, czy się uda. Generalnie udało się ten garnizon pokonać. Wbrew pozorom, nawet bez żadnych strat. Nie straciłem na jednej jednostki, oczywiście. Gryfami to zrobiłem. I za pomocą wampiryzmu, wskrzeszenia i czegoś jeszcze. I szał. No też się szał przydał. Tylko, że... Potem jak się tu idzie, nie? W to miejsce. No to nic nie widać, jakby tu nie ma żadnych informacji, czyli tu nic nie stoi. Możemy jakieś, nie wiem, odkrywanie może miał, albo cichego zabójcy, to może coś by mógł potem zobaczyć. Nie da się tam w żaden sposób przejść. Jedyną opcją jest przejście tutaj. No i gdyby tych władców piorunów było dokładnie 1000, może nawet trochę więcej, to bez problemu dałoby się to zrobić. Tak mi się wydaje. Że nawet byłoby to do porobienia samymi gryfami po prostu i pikowaniem. Tylko, że... Ich tu jest prawie 25 tysięcy. Tutaj to ponad 25 tysięcy. To jest jakiś żart. No patrzcie, ile ich tu jest. Przecież to jest nie do zrobienia. W żaden sposób. Żaden z wampiryzm to nie pomoże, bo oni po prostu one-shotują wszystkie moje gryfy. A pikowaniem to... Nie, właśnie w pewnym momencie pikowanie się skończy, oni będą w stanie zabić tego gryfa. Musiałem co chwilę morale dostawać po każdym ruchu. Mam może morale 6, ale to mimo wszystko tak dobrze nie działa. Więc nie da się tego zrobić. W żaden sposób. No ja tylko tutaj mam zapis przed tym. Bo tak sobie pomyślałem, że może bym pokazał kiedyś, może gdzieś w następnych odcinkach, jak pokonać faktycznie ten taki garnizon. Właśnie jak się walczy z takim garnizonem wielkim. Bo to jest taki sam garnizon jak tutaj, tak? Tylko tego garnizonu nie da się pokonać, po prostu nie ma takiej opcji. Nie wiecie, nie ma w ogóle opcji, żeby tu przejść. Tu mogę, ale tu już nie.
więc jakby nie można nawet czerwonego pokonać w ten sposób. A szkoda, można by sobie lasno pocisnąć. No i nie wiem, nie mam pojęcia, w sensie... Nie mam pojęcia, co tam się znajduje. Może jakoś dobrze to sprawdzić. Zablokowana jest szybka podróż. Więc jedyną opcją tak naprawdę byłoby chyba zdobyć tego cichego prześladowcę, nie? Czyli mieć odkrywanie, znaczy mieć logistykę, odkrywanie i potem tam chyba cichego prześladowcę. Czyli tą umiejętność dokładnie, tą. Cichy prześladowca. Wtedy mamy zasięg widzenia na 12 pól i bylibyśmy w stanie zobaczyć, co tam jest. No ale tak to ja nie jestem w stanie, no nie ma tam żadnego przejścia, absolutnie. Nic. Nie da się tam przejść po prostu. Można by się zająć, nie wiem, no chyba, że to jest zamysł, że może ilość tych jednostek się nie zwiększa, więc można by zająć Ciri Strahl. No i potem może tych piorunów ścisnąć, ale no chyba żebym... Ja mogę spróbować jeszcze to zniszczyć, ale to już będzie hardkorowe. Bo tam już są mury zamkowe, więc będzie trudniej, ale w sumie... No nie, raczej się nie da. Głupi pomysł, bardzo głupi. Więc nie wiem, nie mam pojęcia, w sensie... Może gdzieś można znaleźć jakieś informacje na ten temat, ale ja nie mam pojęcia, co jest za tymi burzami, co jest za tymi tytanami, jak go się nazywają. W sumie nieważne. No chyba, żeby ich pokonać jeszcze zanim, no bo oni się chyba namnażają po prostu, tak jak mijają tygodnie. Więc można by ich pokonać jeszcze jak tu idziemy, w sensie jak zaczynamy, jak idziemy dopiero do tego Ciri Strahl, czy tam Hral, Ciri Strahl. To może wtedy można by im stawić czoło, no tylko że no, wtedy mamy tylko 30 gryfów, więc no, raczej wątpię, no nie mamy tych kawalerzyców, mamy 5, no. Raczej wątpię. Może jest jakieś inne przejście, nie wiem, jakaś możliwość, nawet jak patrzę na mapę, no to nie ma coś takiego, no. Nie da się tu przejść, nie ma takiego przejścia między drzewami, jak było wcześniej. Nie mam pojęcia, co tam jest. A to jest taka chora ciekawość, nie? Taka po prostu, co tu jest? O co tu chodzi? To jest jakaś ścieżka, którą nie mogę wejść. No dobra, no. To już po prostu tam sobie pójdę i zakończę tą misję, także teraz mogę się z wami oficjalnie pożegnać, tak właściwie. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku.